kolejne inwestycje drogowe w tym roku będą realizowane. Taka dobra wiadomość, wczoraj otrzymaliśmy potwierdzenie, że projekt drogi Żytniej w Żeliszczewie uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 200 000 zł i przygotowujemy formułę przetargową i będziemy zgodnie z zapisem chcieli zrealizować do końca czerwca przyszłego roku tę inwestycję. No może niedobra wiadomość dla mieszkańców Rekowa Osiedla Słonecznego, gdzie ta inwestycja znalazła się na 102 pozycji, a 75 dostało dofinansowanie, ale też tutaj szukamy rozwiązania, żeby zrealizować to przedsięwzięcie, no też bardzo ważne dla mieszkańców Rekowa Górnego.